Bieszczady, z nagimi torsami poszli na tarnicę. Bieszczady, z nagimi torsami poszli na tarnicę. Sprowadzili ich żołnierze. Dwaj mężczyźni, którzy postanowili wspiąć się na najwyższy szczyt Bieszczad w niekompletnym ubraniu, przyłączyli się do grupy żołnierzy z 18. Batalionu Przeciwdesantowego z Bielska Białej. Wyziębili się do tego stopnia, że samodzielnie nie byli w stanie ani założyć kurtek, ani zejść z góry. Jak opisują ratownicy górscy, dwóch panów, z nagimi torsami rozpoczyna wędrówkę z ustrzyk górnych w kierunku tarnicy. Dołączyli się do grupy żołnierzy. Kiedy weszli na połoniny i okazało się, że wiał tam silny wiatr, a widoczność była bardzo ograniczona. Żołnierze zachęcali mężczyzn, aby się ubrali i zawrócili. Obaj turyści jednak kontynuowali wędrówkę. Na szczycie tarnicy nie byli już w stanie samodzielnie założyć puchówek, które mieli w plecaku. Pomogli im żołnierze, którzy równocześnie podjęli decyzję o zmianie trasy i sprowadzili obu panów do Wołosatego. Tym razem, dzięki pomocy żołnierzy z 18. Batalionu Powietrzno-Desantowego z Bielska Białej, obyło się bez naszego udziału, podkreślono w informacji bieszczadzkiej grupy GOP. Jednocześnie ratownicy przypominają, że każdy z nas ma prawo korzystać w swój własny sposób z jego wolnego czasu, ale bardzo prosimy przy tym o dużą dawkę rozsądku. W tym wypadku granica między bezpieczeństwem a poważnymi problemami jest bardzo cienka. W tym wszystkim chodzi o bezpieczeństwo nie tylko wasze, morsów, ale też i przygodnych turystów oraz ratowników, podkreślono.